Papariam. Siema, jestem Maciek. Witajcie, moi kochani, to już 22 dzień daily. Pamiętacie o naszej umowie, ja daily filmy, wy daily lajki, komentarze. W dzisiejszym komentarzu możecie napisać na przykład, jak byście chcieli mieć na imię. Ja bym chciał mieć na imię glob, glab, glob, glob. Ale niestety, no, nie można mieć wszystkiego, nie? I dziś, ja ogólnie ostatnio zobaczyłem sobie, że Palion wbił milion subskrypcji i zobaczyłem, co on tam nagrywał, nie? I nagrywał reakcje na satysfakcjonujące filmy, w których mówi o tym, co się dzieje na filmie. Także ja pomyślałem, też mogę to zrobić, nie? Także właśnie dzisiaj to zrobię i czekam na moje milion subskrypcji. Albo chociaż 100 tysięcy. Albo chociaż 70. Albo chociaż na twoją łapeczkę w górę, suba i komentarz. Wtedy też będę szczęśliwy. Wtedy już będę najszczęśliwszym człowiekiem na świecie, więc zapraszam, zrób to. Pamiętajcie, że jest potężna przecena na nojoke.pl. Możecie sobie kupić koszuleczkę. I zobaczmy. Pamiętajcie, że jutro też live jest i na jutrzejszym live nagram odcinek na mój drugi kanał i możecie w nim wystąpić, także bądźcie na live. Lecimy. Jak coś to chodzi o drugi kanał Chris No Joke Games, także zostawcie tam też suba, nie? Co my tu mamy? Już widzę na początku, że będzie to coś. No nie wiem, zobaczymy. Ja raczej nie lubię takich rzeczy. Chyba wiem, co to będzie. Ja nie lubię takich rzeczy. Naprawdę, to nie jest dla mnie satysfakcjonujące. Mnie to brzydzi po prostu. Bra. To w ogóle nie jest satysfakcjonujące. Tak to się robi? Tak się to ogląda? Tak się robi ten content? Nie wiem, ja się nie znam, ja pierwszy raz to robię, także nie wiem, powinienem mieć jakiś wow, że coś tu się, o, zgina i się świeci. To jest oddly satisfying? Nie wiem, no fascynujące to jest, satysfakcjonujące. O, balon pękł. I teraz woda leci do, po co? Ja, i ta woda poleciała, nie? Damn. W sensie ja bym sam coś takiego chciał zrobić, ale i tak, no Co tu się stało? Nie, serio, jakby, co tu się stało? To mnie akurat, nie sądziłem, że coś mnie z tego zaciekawi, ale to mnie zaciekawiło. Co to jest? Czy to jest pianka do golenia? Nie, to jest zbyt gładkie. To akurat, szczerze przyznam, że było całkiem satysfakcjonujące. To... serio? Rolety są fascynujące? Satysfakcjonujące, czemu ja używam tego słowa? Satysfakcjonujące. Według mnie, przepraszam bardzo, ale rolety nie są zbyt satysfakcjonujące. W sensie jak widzę roletę zasuwającą się albo odsuwającą, to nie myślę sobie wow. Uwaga, zrobię swoje satisfaction video. Patrzcie. No po prostu miód dla duszy. Wbicie na mojego Twittera, co? Wbicie na mojego Twittera, co? Co? Nic, Instagrama też, co? Ktoś coś mówił? Woda na liściu. Boże. Nie. To nie jest satysfakcjonujące, to brzmi jak ktoś by srał. Sranie nie jest satysfakcjonujące, chyba że taka potężna kupa wyjdzie to faktycznie. Ja myślę, że ludzie, którzy byli w Wietnamie, teraz właśnie będą mieli flashbacki. To był taki dźwięk. Wow, man, oh man. Your anus, musiałem ten żart zrobić. Jeśli ktoś nie wie, o co chodzi, no to trudno, naprawdę, to nie ma dużo do myślenia. To nie jest satysfakcjonujące, ja też miałem takie nożyczki kiedyś. Bra. W przedszkolu miałem takie nożyczki. To było fajne. Co to jest? Nie, mnie to wnerwia. Wnerwia mnie to, proszę. Już następne. Ej, serio, to jak się kogoś to satysfakcjonuje, to... Jak mnie to... Nie mogę... Czemu ja nie mogę przeklinać na YouTube? YouTube pozwól mi przeklinać, ja... Jak mnie to... Naprawdę, czuję... Wiecie co? Mam atak paniki, kiedy to oglądam. Ja mam czasami tak, że oglądam jakieś takie rzeczy i naprawdę czuję się tak, że boję się tego, to było... przez chwilę miałem już atak paniki, jak na to patrzyłem. Tak samo jak dzisiaj, jak byłem w banku, to miałem atak paniki bez spawn. No i co? No... Ale pomyślcie, ile czosnku by się do tego zmieściło. Bra, i co? Dodasz to do kurczaka, ty pajacu? Nie, zmarnujesz to.
Wiecie co, to się powinno nazywać marnowanie rzeczy. A, czy upuszczona cytryna, czy cokolwiek to jest satysfakcjonujące? No nie wiem, polenizowałbym. Po prostu chciałem użyć tego słowa, bo brzmi mądrze. Dobra, dobra, dobra. Lecisz z tym. Co to jest? Co to jest? Dobra, to będzie fajne, ale proszę cię, kto wysłał listy w ogóle? Znaczy, to ja wiem, że to będzie fajne, nie? Ale... A, to jest, szczerze, to jest mniej fajne niż myślałem. Spodziewałem się czegoś lepszego. Bro. A, to nie jest satysfakcjonujące, to mnie wnerwia. Wnerwia mnie, jak to widzę. Czemu niszczysz piłeczkę? God damn it, bro. Stop doing that. Czy to jest aloes? Skąd wziąłeś... Nie, to nie jest chyba aloes. Kaktus, nie wiem. Ale skąd to wziąłeś, co? Czy poszedłeś na rynek kaktusów, aloesów? Ziom? A, to też... To nie jest satysfakcjonujące. Jak to musi być obślizgłe, Boże. Nie, no serio, to kogoś satysfakcjonuje mnie, to... Wnerwia mnie to, naprawdę. Przestraszyłem się tego. Przestraszyłem się, bo poczułem się jak ktoś... Nie wiem czemu skojarzyło... A, nieważne, z czym mi się to skojarzyło. Odpalanie zapałki, o stary. O, mordo. Satisfaction, czujesz to? Ja nie. Mandarinas. Mandarinę. No świecąca się mandarynka. Jeśli nie widziałeś nigdy świecącej się mandarynki, to nie wiesz, co znaczy satysfakcja. Nie, czemu to... Jak... Wiecie co ja... Czy... To jest... Naprawdę to nie jest przesadzona reakcja. Naprawdę, jak widzę coś takiego i słyszę te dźwięki, bo to jest też wersja ASMR i ja tak nienawidzę ASMR. Weźcie ten dźwięk ode mnie. To jest dla mnie tortura, naprawdę. Wiecie, jak ja sobie wyobrażam piekło? Że mam na sobie słuchawki i leci jakieś asmry. Ja tak nienawidzę tego. Czuję się... To mnie denerwuje po prostu. Ja się popłaczę zaraz. Nie mogę tego słuchać. To miało mnie usatysfakcjonować, zrelaksować, a mnie to tak wnerwia. Co to po... Skąd ty to w ogóle wziąłeś? Skąd ci ludzie biorą te rzeczy? Po co? Jezu, jakie to jest... Dziwne. O, i to... Bro. That was cool. To było fajne, przyznaję, to jest fajne. Jak byłem mały, to zawsze wyjeżdżałem za linię, ale potem się nauczyłem tak, że sobie zacząłem rysować tylko od końc, znaczy te końcówki, rogi i potem dopiero środek uzupełniać. Jak byłem mały, to nie umiałem rysować, znaczy nadal nie umiem rysować, ale byłem dobry w kolorowaniu, okej? O, satysfakcjonujące, to jest ryba? Bra, ryba? Rysowana ryba. Satisfaction, man, 100% satisfaction. No... Duża kostka do gry, złożona z małych kostek do gry. Bardzo satysfakcjonujące. To też nie jest satysfakcjonujące, ale myślę, że to będzie dobre. Zjadłem, nigdy jeszcze nie jadłem tych lodów, a one pewnie są pyszne, nie? W sensie, ja trochę jem oczami, muszę przyznać. I jak widzę, że coś tak ładnie wygląda, to ja sobie myślę, no... Wiesz, to wygląda coś jakby... To wygląda jak coś, co by jadła Natsu, albo nie wiem, pysia. Tak, to jest właśnie coś takiego. Wytłumaczycie mi, po co komuś coś takiego w domu? Jeden powód, po co masz mieć coś takiego w domu. Bra. Okej, okay. kropeczki! Jakieś płynne. Jest. To jest... Jakieś obślizgłe coś i... O tak, jeszcze żeby było gorsze niż tylko obślizgłe. Jeszcze, żeby było szorstkie i obślizgłe, tak? Tego potrzebujemy w życiu właśnie, tego potrzebujemy. Nie wiem, 2020 już nie może być gorsze, jak jeszcze to obejrzałem, to już w ogóle. Wow, zamknęła się szafka! Damn! Ja też mogę w domu sobie nagrać satysfakcjonujące rzeczy, skoro wystarczy zamknąć szafkę, nie? O, soda stream. Gazowanie się wody? Gazowanie wody to jest... Magnesy są satysfakcjonujące. Najbardziej mnie ciekawią ludzie, którzy faktycznie tworzą te filmy, jakby... A pójdę sobie dzisiaj do sklepu, nie? Kupię bardzo dużo kulkowych magnesów i po prostu zrobię z nich kółko, nie? Jakby... To jest mój plan na dziś, to jest mój plan na życie, że będę kulki przyczepiał do siebie magnesowo. Dobra, ten film był straszny. Serio, wiecie co, ja oglądałem tyle horrorów w swoim życiu. I niczego, nic mnie tak nie...
nie trzymało w napięciu jak ten film. Bo ten film po prostu ma coś takiego w sobie, że mnie denerwuje, bo to jest też ASMR, ja nienawidzę ASMR. Jak słyszę, jak czasami na TikToku słyszałem jakieś ASMR, miałem słuchawki na sobie i było jakieś... To ja miałem ochotę po prostu wziąć ten telefon, złamać go na pół, zjeść, wysrać i rzucać w ludzi w zonie. Dobra, może nie. Wiecie co, to jest ten moment, kiedy powinno się skończyć odcinek jakby. No, jutro jeszcze będzie jakiś odcinek taki... Nie wiem, ja nie wiem na kiedy nagram piosenkę. Muszę nagrać piosenkę. Obiecałem, że nagram piosenkę i nagram piosenkę. Ciężko mi będzie z teledyskiem, żeby nagrać teledysk, ale... Dam sobie radę. Świąteczna piosenka musi być. Myślę, żeby... A może na live'ie napiszemy piosenkę, co? Tekst na live'ie. Także to by było na tyle. Cześć, widzimy się jutro i pojutrze i popojutrze i nie wiem kiedy jeszcze. Także to było na tyle. Cześć. Kocham was i kocham... Jeśli macie kota, kocham, uwielbiam tego kota. Jeśli macie psa, super pies naprawdę. Jeśli macie rybki, szacun, kozak, ryby, nie? Jeśli macie koszulkę No Joke Wear, ziom. Jesteś kozakiem totalnym, albo kozaczką. Tak się odmienia się na kozaczkę? Co ja gadam, dobra, nara. Pa, 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 pa.